na kanale. Dzisiaj przed nami taki dzień trochę porządkowy, zresztą sami się przekonacie. Ja mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj wszystko zrobić, bo trochę nas dzisiaj roboty czeka, trochę zmian u nas w mieszkaniu. Ja póki co jestem u moich rodziców, także przyjechałam ich tutaj odwiedzić, a konkretnie przyjechałam tutaj do zwierząt, bo potrzebują troszeczkę pomocy. Zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, tutaj jeden nasz słodziak, Saba, prawda? Tak, no tak, no dobry piesek jesteś, pięknie. Byłyśmy już na dworzu, chrupki nasypane, prawda? Ale jeszcze wam kogoś pokażę, jeszcze kogoś wam pokażę. Myślałam przed chwilą, że uda mi się wam pokazać mojego kota, bo tutaj siedzi sobie w okienku, ale chyba będę musiała się do niego dostać, tak trochę włamać, wiecie, bo ona na razie nie wychodzi na dwór, ogólnie jest kotem wychodzącym, ale teraz nie wychodzi, ma chwilę przerwy, wiecie, żeby tak wszystko było ok, także i tak do niej zajrzę, może uda się ją sfilmować, bo chyba widzieliście ją raz i to może przez jakiś ułamek sekundy, jak wskakiwała na drzewo. A kto się tu tak bawi pięknie? Kicior, wreszcie można cię poznać. To jest Lili, czyli kotek w sumie mojej siostry, ale właściwie też już całej rodziny. Tak jest, Lilunia, no pięknie. Pięknie się bawisz, tak, interesuje cię co to? Serio? Kto tu tak miauczy, co? Kto tak miauczy? Ale się turla tu ktoś, łorety. No tak, no super. Jesteśmy już w domu, także zdążyłyśmy już, znaczy zdążyłyśmy w sumie, tylko ja nie wiem czemu pomyślałam od razu, że jechałam z psem, już mi się chyba jakoś od razu załączyło, ale zdążyłam już przyjechać i teraz zaczynamy wielką metamorfozę, czyli to, o czym wam już mówiłam, ale najpierw pokażę wam jeszcze kilka niespodzianek, bo dzisiaj razem z Lejsolem, no i oczywiście razem z Michałem, byliśmy wszyscy razem w Pets Planet na urodzinkach i dostaliśmy czadowe prezenty, więc koniecznie muszę wam pokazać, a że to ulubiony sklep Lejsola, no to sami rozumiecie. No i kochani, zobaczcie, jakie dostaliśmy cudeńka, nie dosyć, że taką piękną torbę. Ona jest na tyle duża, że tu się chyba każdy przysmak zmieści. Patrzcie, jaka fajowa, superowa jest. Takich toreb to akurat nigdy mało, to są mega poręczne rzeczy. A w środku są niespodzianki, już wam pokazuję. A może zaprosimy tu też specjalnego gościa, bo tu są fajowe niespodzianki. Lejsol, Lejsi, gdzieś? Chodź, chodź, chodź do mnie szybciutko, zobacz. Zobacz, co tu jest, niespodzianki dla ciebie. Zobacz, co tu są za fajowe rzeczy. Słuchajcie, zobaczcie. Lejs dostała takiego kościa. On jest w ogóle taki mięciutki i on chyba jeszcze piszczy, no nie? Tak, jest z piszczałką. Zobaczcie, jaka niespodzianka. Ty, poczekaj, nie zabieraj wszystkiego. Proszę, proszę, pierwsza niespodzianka, fajowy kościk. Fajny, tak? Idealny do gryzienia. Cieszę się bardzo. Okej. Ale w środku są następne niespodzianki. I tu między innymi jest jeszcze, zobaczcie, taki jakby gryzak, ale jednocześnie chyba można się nim tak przeciągać, trochę siłować, więc jak wasze zwierzaki lubią tego typu atrakcje, to zobaczcie, jakie to jest super. I to są serducha. To jest mega słodkie. To jest naprawdę mega słodkie. Lejsol, zobacz, zobacz, jakie fajne. No fajowe, nie? Tak? No czad, czad, na pewno czad, rozumiem. Nie wiadomo czym się bawić, czy jedną, czy drugą zabawką. Dobra, a ja wam pokazuję jeszcze, co tutaj jest w środeczku. Otóż tu w środku, w tej naszej niespodziance, jest też książka, czyli konkretnie pies na wakacjach, jak takiego psiaka przygotować, co trzeba ze sobą wziąć, więc mnóstwo potrzebnych informacji. Tu mamy też taką chustkę, którą sobie możemy zawiązać. Widzicie, to jest w sumie dla ludzi, tak? I chyba ostatnia rzecz, którą mamy jeszcze w torbie, czyli no właśnie, pyszne przysmaki. Widzicie, one są, zdaje się, że z łososiem chyba, co? Chyba tak. I chyba całkiem nieźle pachną, bo tu jakiś nos się wpycha do środka, to nie? No, wyczułaś przysmaki, tak? Dobrze. No dobrze, no to dla ciebie są. No nie wiem ci, spokojnie. Tak, dostaniesz. Wszystko w swoim czasie, tak? Będą przysmaki, będą. Pycha.
A tu czekają obrazy na powieszenie, takie sobie wybraliśmy. Musieliśmy w ogóle poczekać, bo wybraliśmy, jakby wiecie, sam obraz, a nie mieliśmy jeszcze ramy, więc trzeba było na to wszystko poczekać. I wreszcie są gotowe, to są dwa takie, no powiem wam, one są całkiem spore te obrazy, może tak nie wyglądają, ale one są, no są wyższe od kanapy zdecydowanie, nie? Także no trochę są spore i to są dwa, które na pewno będą wisiały gdzieś o tutaj nad kanapą, nawet zostawiliśmy tutaj miejsce, to jest otwarty balkon, ok, więc one będą gdzieś u góry i jest jeszcze jeden obraz. Nie ten, ten nie. I to jest właśnie ten i on jest jakby też do kompletu. Oj, coś za jasno. Oho, i on jest właśnie do kompletu. To jest trzeci obraz z tego zestawu. Trochę go ściemniłam. Okej, zobaczcie, dwa obrazy są już przywieszone. One w sumie nie będą w tej kolejności. Trochę pozmieniamy, ale tutaj musi przyjść jeszcze jeden. Tu Michał nad nim dzielnie pracuje, bo nie jest wcale tak prosto, ale daje radę. Zobaczcie, jak pięknie przywiesił te dwa, już jest kosmos. A tu jeszcze przyjdzie właśnie ostatni. Musieliśmy w ogóle odsunąć całą kanapę, żeby było ok. Po poziomice musieliśmy pojechać do Castoramy, bo się skumaliśmy, że nie mamy, ale nadrobiliśmy. Już tego wam nie nagrywałam, bo to było po prostu, wiecie, szaleństwo. Okej, wszystkie obrazy powieszone. Spójrzcie, tutaj mamy takie jakby zachodzące słońce. W ogóle ja w sumie wam mało powiedziałam o tych obrazach, one są takie bardziej geometryczne, ale mi się mega podobają, ja bardzo lubię taki klimat. Tu mamy takie góry, ale też takie właśnie, no taka geometria po prostu wszędzie szaleje. I tu na początek mamy takie jakby, nie wiem, południe, słońce w pełni czy coś. I tak one wyglądają i są mega! Wreszcie po prostu nasz salon nabrał takiego, wiecie, jakby kolejnego wymiaru i to mi się podoba, jest super. Dzisiaj to już wszystko, także na tym kończymy dzień, a my jeszcze mamy w planach teraz pojechać na grilla, także ruszamy. Mam nadzieję, że się uda, bo jesteśmy już wykończeni po tych obrazach. Wiecie, wy na filmie to pewnie zobaczyliście raz, dwa, że to tak hop siup było, a to tak nie do końca. Także udało się nam je powiesić przede wszystkim Michałowi, bo on tutaj się tym zajmował w dużej mierze. Także jak wam się dzisiejsza metamorfoza podobała, dawajcie łapki w górę, pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczonka, pa pa!